Paweł Oksanowicz, witam w programie Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muze FM. Razem ze mną Paweł Zerka, ekspert Demos Europa i autor blogu Noty z Bogoty. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o Ameryce Południowej, o gospodarce, o społeczeństwie, o rzeczach, które dzieją się w tym bardzo ciekawym rejonie świata. Podczas korespondencji, którą wymienialiśmy zanim spotkaliśmy się tutaj w studiu, napisałeś do mnie, że o Ameryce Łacińskiej można rozmawiać na tysiąc sposobów. Czy to się zgadza? Tak? Zdecydowanie, dlatego nie wiedziałem od której strony zacząć tę rozmowę. Można Do, rozmawiać politycznie, zawężyć? gospodarczo, gawędziarsko, strategicznie, turystycznie, kolonialnie, postkolonialnie, jak Gombrowicz, czy też jak Kapuściński, jak prezes korporacji, jak arcybiskup. My po prostu porozmawiajmy jak Paweł z Pawłem. Nie wiem okay. czy, czy to jest dobra metoda. Tak naprawdę chodzi mi o to, aby rzeczywiście słuchaczom muzeum zaproponować przegląd sytuacji w Ameryce Łacińskiej, albo w Ameryce Środkowej, mhm. czy też Ameryce Południowej. Proszę bardzo określenie na, na, na temat. No, trze... właśnie to nie są te dwie, nie, dwie te same rzeczy. Jak mówimy Ameryka Łacińska, to mamy na myśli i Amerykę Południową, i Środkową, włącznie z Meksykiem. Więc bardzo. powiedzmy mhm. sobie, że będziemy mówić o Ameryce Łacińskiej. Wtedy. Rozmawiamy o Ameryce Łacińskiej. Dlaczego przed nimi? Mówię o całości tego rejonu świata, jest słodko-gorzki rok, jak twierdzisz na stronach swojego bloga. Przez ostatnią dekadę, większość krajów Ameryki Łacińskiej bardzo prężnie się rozwijała. Ale był to rozwój napędzany głównie eksportem surowców naturalnych. Ponieważ ceny surowców naturalnych na światowych rynkach były dość wysokie, to też różne kraje mogły przeżywać swoją złotą dekadę. Natomiast jak większość z nas, ze słuchaczy wie, te ceny surowców w ostatnich miesiącach znacząco spadły i tu chodzi nie tylko o ropę naftową, na czym ucierpiała przede wszystkim Wenezuela, ale też inne kraje. Kraje Ameryki Łacińskiej eksportujące ropę, ale też o inne surowce naturalne, w tym o żywność czy też jak, jakiś zboża. Argentyna, Brazylia to są kraje, które eksportują przede wszystkim zboża. Mogły dostawać dużo dolarów dzięki temu, że Chińczycy tych, tych zbóż i surowców, innych naturalnych minerałów, mno, bardzo dużo konsumowali. Teraz ten wzrost, rozwój gospodarczy w Chinach. Osłabł, ta koniunktura międzynarodowa się trochę pogorszyła, i przez to kraje Ameryki Łacińskiej znowu spotykają się z sytuacją, kiedy muszą stwierdzić, OK, czyli mieliśmy super dekadę, mogliśmy te pieniądze zainwestować w jakieś fundamenty rozwojowe, ale niestety większość z nich musi stwierdzić, że szansy przegapili, przejedli te środki. Zacznijmy przegląd krajów, sytuacji w krajach okay. w Ameryce Łacińskiej. Zacznijmy od Kuby, która wydaje mi się krajem no, najbardziej popularnym, gdy myślimy o, o, o Ameryce Łacińskiej właśnie. Co tam się obecnie dzieje? Czy to jest tak, że to już są ostatnie miesiące kraju, który, no nie wiem, no żył w zupełnie innym rytmie, był poniekąd krajem szczęśliwym, może niezbyt wolnym pod względem politycznym, ale na, pewno, tego nie ale na pewno takim cukierkiem, jeśli chodzi o turystykę, przynajmniej dla nas, jeżdżących tam. Dlatego, że mogliśmy się poczuć w, jak, w jakimś skansenie, tak? tak? No niestety, niesprawiedliwe to dla kubańczyków, ale no tak to wygląda. Kuba rzeczywiście wydaje się, że znajduje się u wrót jakiejś olbrzymiej przemiany, co jest związane choćby z tym, że bracia Castro, którzy rządzą tą wyspą od końca lat 50., w 59. roku, pamiętajmy, doszło do rewolucji kubańskiej, bracia Castro... W sposób nieunikniony zbliżają się do końca swojego życia. Jeden z nich, Fidel Castro, ma 87 czy też prawie 88 lat, 5 lat młodszy jest jego brat Raul Castro, podczas gdy średnia wieku dla mężczyzn na, na, na wyspie to jest zaledwie 75 lat. Czyli, czyli oni, oni już dalece przekroczyli tą średnią i sami zdają sobie sprawę z tego, że ktoś będzie musiał ich zastąpić. Nie ma jakiegoś oczywistego Kandydata na to zastępstwo. Rząd na Kubie to jest dla nas czarna skrzynka. My nie wiemy, czy cały czas to jest Fidel Castro albo Raúl Castro, którzy pociągają za sznurki, czy też ta młodsza generacja, która wychowała się już w komunistycznej Kubie, czy też oni te, teraz wiodą prym, gdy chodzi o zarządzanie i na przykład dążą do tego, żeby Kuba stała się takim Wietnamem albo takimi miniaturywymi Chinami, czyli krajem, który. Formalnie pozostaje komunistyczny, utrzymane tam zostają rządy jednej partii, ale jednocześnie następuje jakaś taka kapitalistyczna transformacja. Dochodzi do otwarcia gospodarczego. Prawdopodobnie ten model jest czymś, co mogłoby się podobać tym, tym młodszym elitom politycznym kubańskim, gdyż wszyscy widzą to, że, że ten model zamkniętej gospodarki, nakazowo rozdzielczej, po prostu się nie sprawdza. Jednocześnie widzą, że Wietnam i Chiny, Chiny bardzo prężnie się rozwijają, i wcale to otwarcie gospodarcze nie wymusiło w tych krajach demokratyzacji. Mhm. Kuba też znajduje się teraz w super ciekawym momencie, nie tylko z własnej inicjatywy, ale też z inicjatywy Waszyngtonu. Po trwających prawie dwa lata takich tajnych rozmowach, parę tygodni temu i prezydent Obama i Raul Castro jednocześnie oświadczyli, że dochodzą do porozumienia z, z Waszyngtonem. Nie wiadomo, jak szerokie to będzie porozumienie. Czy na przykład Stany Zjednoczone zdobędą się na to, żeby znieść embargo handlowe nałożone w latach 60. na Kubę. Natomiast widać sygnał wyraźnego otwarcia, czegoś, co w terminologii zimnowojennej nazywano odwilżą. Co może zaproponować Kuba Stanom? Kuba przede wszystkim oferuje... Y, Stanu Zjednoczonym to, że, że uwolni więźniów politycznych, czego domagali się Amerykanie, a także pozwoli na to, żeby internet jakoś szerzej Wszedł na wyspę. Jednocześnie Amerykanie tam uzgadniają z nimi, które rynki mogły być bardziej otwarte w, tym, w, tych, w tych wzajemnych relacjach. Tutaj te uzgodnienia muszą wynikać z, z preferencji obu stron, czy też z, może z szans, które, które można było wykorzystać. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie ma wolnej ręki w kształtowaniu polityki handlowej. W zasadzie polityka handlowa jest domeną kongresu. Kongres teraz jest dominowany. Przez Republikanów, którzy są bardziej sceptyczni co do tego otwarcia się wobec Kuby, więc Obama musi tak lawirować, żeby otworzyć. Te rynki, w przypadku których on jako prezydent mógłby, mógłby jednak coś, coś zadziałać. W każdym razie logika ze strony Stanów Zjednoczonych wydaje się taka, że ok, teraz będzie większe otwarcie gospodarcze. Stany Zjednoczone jakoś biznesowo na tym super nie zyskają, no bo nie oszukujmy się, Kuba nie jest wielkim rynkiem, natomiast Stany Zjednoczone chciałyby mieć stabilnego sąsiada. Pamiętajmy o tym, że Kuba leży zaledwie 150 km od wybrzeży Florydy. W sytuacji, kiedy wydaje się, że nadchodzi godzina transformacji, więc jest taka kalkulacja, że być może rzeczywiście to otwarcie gospodarcze na krótszą metę pozwoli komunistom utrzymać się u władzy, da im chwilę oddechu. Natomiast na dłuższą metę, wywalczone przez, przez Waszyngton większe otwarcie na internet czy też na turystykę, sprawi, że zmienią się z czasem aspiracje zwykłych Kobańczyków, zobaczą że, co się dzieje na świecie, zapragną żyć w innym kraju, mniej autorytarnym, być może demokratycznym, być może tylko częściowo demokratycznym. Ale ja tak odczytuję tę sytuację, że tutaj Stany Zjednoczone, czy też po prostu gabinet Baracka Obama stwierdziły, że zamiast iść tą drogą, Próby narzucenia jakiegoś rozwiązania systemowego Kubie, a to narzucanie rozwiązań systemowych Amerykanom jednak słabo wychodzi w różnych częściach świata. Tak, tak. To próbują po prostu teraz wpłynąć na aspiracje zwykłych Kubańczyków. Wydaje mi się, że również to byłby spory sukces wizerunkowy. Państwo, które było wielokrotnie przedmiotem jakby przepychanek politycznych, mhm. też już prawie że militarnych, stało się jednak państwem no, kapitalistycznym bądź też prawie kapitalistycznym. Zdecydowanie taka jest kalkulacja, tak to jest też odbierany w, w całym regionie latynoskim. To znaczy jeżeli Waszyngton wykazuje teraz gotowość do zmiany o 180 stopni swojej polityki wobec Kuby, to też Ameryka Łacińska odczytuje to jako otwarcie się Ameryki Północnej na tą Amerykę Łacińską. Mhm. Pamiętajmy o tym, że Kuba ma bardzo dobrą prasę w większości regionu latynoskiego. Bracia Castro to są przyjaciele większości przywódców innych krajów latynoskich. Oni bardzo blisko utrzymują ze sobą, bliżej lub, lub, lub prawie, prawie blisko ze sobą relacje, no bo oczywiście nie wszystkie kraje latynoskie mają, mają tą samą orientację polityczną. Natomiast to, że Stany Zjednoczone konsekwentnie przez ostatnie Półwiecze domagały się tego, żeby, żeby tą Kubę pozostawić na marginesie, to była taka istotna drzazga w tych relacjach między północną a południem tamtej półkuli. A teraz Wenezuela. Dlaczego według pana to najbardziej tragikomiczne państwo świata? Trochę komiczne, gdyż, gdyż tam rzeczywiście na, naprawdę dzieją się rzeczy, które są śmieszne, ale są że, smutne zarazem. I to dotyczy zarówno obecnego prezydenta Nicolasa Maduro, jak i Ugo Ciaweza, który, który właśnie doprowadził do tego, że Nicolas Maduro go zastąpił. To jest kraj, w którym ja jak przebywałem, to czułem się jak w jakimś takim skansenie PRL-u, ale nie wiem, pomieszanym z jakąś Francją lat 60., taką super zabetonowaną, a jednocześnie wszystko działo się w tropikach karaibskich, więc to jest taka zupełnie wybuchowa mieszanka. Co ciekawe, rozpoczęliśmy rozmowę od Kuby, ale przechodzimy do Wenezueli, która leży tuż obok i która w tej chwili, czy też przez ostatnie lata, była głównym sponsorem Kuby. Dzięki temu, że Kuba otrzymywała strumieniami tanią ropę naftową od Wenezuelczyków, to też bracia Castro mogli czuć się stabilnie i bezpiecznie. Natomiast jeżeli. Kuba też zdecydowała się na, na to, żeby wejść teraz w dialog ze Stanami Zjednoczonymi. To prawdopodobnie po części dlatego, że bracia Castro zauważyli, że już w coraz mniejszym stopniu mogą polegać na Wenezueli, która zbliża się do przepaści bankructwa. No i no więc jest to kraj, w którym mamy. Mówię teraz o Wenezueli. Inflację przekraczającą 60%, straszliwe niedobory podstawowych produktów żywnościowych i higienicznych w sklepach. Do tego stopnia, że tam niektóre kolejki są kilkukilometrowe w tych takich subwencjonowanych supermarketach i powróciła ta instytucja, którą my znamy z naszej historii, czyli instytucja staczy kolejkowych. Jest to kraj, który siedzi na olbrzymim bogactwie, ma te złoża ropy naftowej, w Wenezueli są największe złoża ropy naftowej na świecie, większe niż w Arabii Saudyjskiej, a jednocześnie kraj, który ma takie olbrzymie złoża, nie potrafił tego przekuć na jakieś takie narodowe bogactwo i Stabilność gospodarczą. I wszyscy pamiętają to, że jeden z, jeden z polityków tego kraju kiedyś nazwał to, to, tą ropę naftową ekskrementami diabła. Rzeczywiście jest taka ironia, że to jest wielkie bogactwo, które doprowadza ten kraj do, do ruiny. I mamy przywódcę Nicolasa Maduro, który jest. No, nie, nie mogę mu mówić tutaj zbyt mocnych słów, ale jest taką wyblakłą kopią swojego poprzednika Ugo Ciaweza. Cały czas powtarza jakieś różne gafy na, na tej scenie publicznej, czy to na przykład mówiąc o tym, że Ugo Ciawes ukazuje mu się pod postacią ptaszka, czy też cytuje Biblię dokonując freudowskich pomyłek i zamiast mówić o rozmnożeniu chleba, mówi o rozmnożeniu penisów. Panes to są chleby po hiszpańsku, a penes to są wtedy penisy. Jednocześnie dopiero co zakończył takie tournée globalne, gdzie różnych liderów światowych chciał przekonać do tego, żeby wspólnym wysiłkiem doprowadzić do wzrostu cen ropy naftowej. Wtedy wenezuelska gospodarka mogłaby czu czuć się pewnie. Natomiast wszędzie dostawał tę samą odpowiedź, że nie mamy na to wpływów, to, to taka, taka akcja nie ma szans. A mimo to zabrał tą swoją podróż, zresztą podróż ku kubańskim samolotem z kubańską banderą i kubańskimi pilotami co wskazuje jeszcze raz na tą bliskość tych dwóch reżimów zabrał w tą podróż cały orszak dziennikarzy oprócz też własnej rodziny. Własną rodzinę też tam zabrał, oni się tam obkupowali w różnych Emiratach i, i, i chińskich, chińskich butikach. Zabrał po to, żeby oni przedstawiali to tournée globalne jako zwycięskie tournée prezydenta. Taki był oficjalny hashtag na, na Twitterze, bardzo eksploatowany w tych dniach. Mamy zatem kraj, który gdybyśmy starali się obiektywnie na niego patrzeć, zmierza wprost do ruiny i władze, które każdym słowem y, zaprzeczają temu, żeby jakoś sytuacja była zła. Jeżeli nawet przyznają, że rzeczywiście są kolejki w sklepach, to obarczają y, winą y, opozycję, która miałaby jakoby y, dopuszczać jakiegoś takiego sabotażu gospodarczego. A Wenezuelczycy y, czy godzą się na to? W tej chwili zaledwie jedna czwarta Wenezuelczyków deklaruje poparcie dla rządu, co już jest szokiem, bo Hugo Chávez jest jednak dość silny, był silną osobowością, która zawsze, aż, aż do śmierci w, dwa lata temu, cieszyła się y, solidnym poparciem y, społeczeństwa. Wenezuela od tego czasu wydaje się krajem podzielonym na, równo na dwie połowy to znaczy Nikolas Maduro w wyborach prezydenckich uzyskał zaledwie tam 0,5% więcej głosów od swojego głównego rywala, lidera opozycji, zresztą o polskich korzeniach Enrique Caprilesa Radońskiego, czyli wygrał zdobywając zaledwie 50% z kawałkiem głosów. I, I ja tak patrzę na ten, na, na ten kraj jako, jako taki, w którym cały czas społeczeństwo jest podzielone na dwie połowy i co Coraz trudniejsza jest sytuacja gospodarcza, ale dla tej połowy, która, która popierała Ugo Ciaweza, a teraz popiera jego, jego następców, trudno jest zmienić tą, te, te swoje afiliacje polityczne, gdyż, gdyż Ugo Ciawez nie kojarzy się dla nich z ruiną gospodarczą, tylko przede wszystkim z różnymi politykami społecznymi, które zmierzały ku temu, żeby te najbiedniejsze warstwy społeczeństwa jakoś dowartościować, zauważyć Czy to się obywateli. Czy to się udawało? Znaczy, taka, taka była gigantyczna przemiana czasów Ciaweza. Ja jestem bardzo krytyczny co do tego, jak, jak jego rządy wpłynęły na gospodarkę, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że wcześniejsze rządy, które teraz przedstawiamy jako demokratyczne, to były rządy elit, i te elity nie dostrzegały w ogóle tego, że są jakieś biedne warstwy społeczeństwa, które by wymagały osobnych polityk społecznych. Wejście Hugo Chavez'a na, na scenę polityczną, nie tylko w Wenezueli. On był pierwszym politykiem, który zainicjował tam na przełomie lat 90. I, i początku XXI wieku, tak zwaną y, zwrot na lewo całego regionu Po Potem, jak Hugo Chavez doszedł do władzy w Wenezueli, to też w różnych innych krajach tego regionu, włącznie z Brazylią czy w jakimś sensie Argentyną, chociaż tam ta filiacja lewo, prawo nie jest, nie jest tak prosta do zidentyfikowania. Boliwia, Ekwador, Nikaragua, Chile w, w pewnym sensie. W wielu regionach dosz, do, doszli do władzy lewicowi przywódcy, co wcześniej było nie do pomyślenia, no bo wcześniej przez, przez to półwiecze zimnej wojny Stany Zjednoczone pilnowały tego, żeby tam przypadkiem jacyś wywrotowcy do władzy nie doszli. Jednym słowem Hugo jest legendą Cały czas dla znacznej części społeczeństw latynoskich, jako przywódca, który zainicjował taką większą wrażliwość na potrzeby biedniejszych warstw społeczeństwa. No i niestety ta legenda Chaveza uniemożliwia teraz transformację polityczną w Wenezueli. W sytuacji, kiedy jest ewidentne, że, że, że obecny rząd nie radzi sobie z gospodarką. Wspomniał Pan o Argentynie. Jak ja postrzegam ten kraj, no to jest jeden z, z liderów regionu. Nie za bardzo patrzę na Argentynę jak na lidera regionu. Argentyna jest niewątpliwie najbardziej europejskim krajem w całej Ameryce Łacińskiej. Buenos Aires było nazywane Paryżem Półkuli Południowej. Tam sprowadzano architektów z, z Francji, którzy tam się realizowali, tam mogli zarobić na życie lepiej niż, niż, w, swoim, niż w swojej ojczyźnie. Natomiast jest, jest to kraj, którym od 12 lat rządzi, można powiedzieć, to klan Kirchnerów, chociaż jest to władza demokratyczna i zarówno obecna prezydent Kristina Kirchner, jak i jej mąż Nestor Kirchner, który rządził przez pierwsze cztery lata tego okresu, a później pozwolił swojej żonie, żeby ona przejęła stery władzy, a później nagle umarł, to y, oni dochodzili do władzy w pełni demokratycznymi sposobami. Natomiast y, w pewnym momencie stało się ewidentne, że mają Taki plan narządzenie, żeby naprzemiennie rządzić i w ten sposób rządzić, rządzić w nieskończoność. Taki plan y, z kolei prowadził do tego, że, y, że oni posługiwali się różnymi sposobami, korupcją, y, mniej lub bardziej otwartą, y, rozdawnictwem pieniędzy i, i tak dalej, po to, że tylko żeby utrzymać się u władzy. Dlatego Teraz jest to kraj, który należy do najbardziej protekcjonistycznych na świecie. Ten protekcjonizm dawał bowiem władzy centralnej różne takie narzędzia, żeby właśnie wynagradzać tych posłusznych, a tych z kolei mniej posłusznych karać. Jest to kraj, który w związku z tym też stoi przed olbrzymimi wyzwaniami gospodarczymi, dodatkowo związanymi z tym, że jest notorycznym bankrutem, a Argentyna kojarzy nam się pewnie z wielkim bankructwem 2001 roku, które nastąpiło ledwie 3 miesiące po, też po zamachach z, z Nowego Jorku. To były takie dwa wielkie wydarzenia tamtego roku. I w, w ubiegłym roku z, znów słyszeliśmy o, o tym, że Argentyna jest, bankrutuje. A dzieje się tak dlatego, że nie jest w stanie spłacać swoich wierzycieli jeszcze z tamtego poprzedniego bankructwa. Więc ma olbrzymi problem z, z, z pożyczkami międzynarodowymi. W zasadzie jest odcięta od, od światowego rynku finansowego. A czy Rosjanie nie próbują jakoś pomagać Argentyńczykom, próbując nawiązywać jakieś polityczne sojusze w tym regionie? Rosja jest obecna w tym regionie rzeczywiście w taki w symboliczny sposób. To znaczy sy symboliczny dlatego, że pod względem handlowym nie jest istotnym graczem, natomiast owszem, pojawia się w, w tych sektorach obronnym. Oraz, oraz energetycznym. W, w ubiegłym roku Władimir Putin podreperował sobie troszeczkę postrzeganie wewnątrz swojego kraju i w ogóle swoją pozycję wśród krajów globalnego południa w ten sposób, że, że zrealizował taką dość bogatą wydarzenia wyprawę po Ameryce Łacińskiej, zwieńczoną finałem Mistrzostw Świata w, w Brazylii i szczytem. BRICS, podczas którego ogłoszono dość przyłomowe decyzje o tym, że, że ten BRICS będzie miał teraz swój Bank Południa, który będzie stanowił jakąś taką alternatywę dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wówczas też Władimir Putin rozmawiał z Argentyną o współpracy w dziedzinie energetycznej i obronnej. W Brazylii też Rosja ma być jednym z głównych partnerów Właśnie w, tej, w tym sektorze obronnym, ale to dotyczy przygotowań Brazylii do Olimpiady w Rio. Ta Olimpiada już za już za rok. I w związku z tym, że to jest gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne, to też będą potrzebne różne, różne sprzęty, których będzie dostarczać między innymi Rosja, czy też jej przedsiębiorstwa. No a przede wszystkim Rosji zależało na tym, żeby w sytuacji tego embarga handlowego nałożonego przez Stany Zjednoczone i Europę na, na Rosję, żeby znaleźć jakichś alternatywnych dostawców zbóż, chociażby, czy też innego rodzaju żywności. Tam trwały takie zakulisowe zabiegi ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych, żeby żeby Ameryka Łacińska jednak stała po stronie zachodu, a nie tutaj niweczyła dyplomatyczne czy też ekonomiczne działania i Waszyngtonu i Brukseli. Natomiast też kraje latynoskie nie miały żadnego powodu, żeby, żeby ta, z takiej sytuacji nie skorzystać. Dla mnie to jest analitycznie super ciekawa sytuacja, bo to jeszcze raz pokazuje mi, że kraje Ameryki Łacińskiej coraz częściej stają przed takim ważnym dylematem tożsamościowych. Czy, czy są bardziej częścią Globalnego zachodu, czy też są bardziej częścią y, globalnego południa? Tak naprawdę są częścią i tego, i tego, ale, ale dotychczas nie generowało to tyle, y, tyle spornych sytuacji. Teraz, w związku z tym, że cały y, system polityczny i gospodarczy na świecie ulega jakimś takim coraz wyraźniejszym przekształceniom, to też y, różne rządy latynoskie coraz częściej stają przed dylematem, po której stronie stoimy. I e, o wspomnianej Brazylii moglibyśmy też porozmawiać i zapytać. E, co się dzieje w Brazylii? Przez całą ostatnią dekadę trwają tam rządy lewicowe. To są dość ciekawe rządy. Prezydent e, Lula da Silva, który, który je zapoczątkował e, na początku ob obecnego wieku, to też to by, był autorem wielu e, ciekawych rozwiązań w zakresie polityki społecznej właśnie tak jak, tak jak w przypadku Ciaweza, tylko w bardziej skuteczny sposób, yy, prowadzących do tego, że całe rzesza yy, obywateli, to dotyczy 40 milionów obywateli w społeczeństwie sięgającym prawie 200 milionów. 40 milionów w ciągu jednej dekady przeszło z, z tej warstwy najbiedniejszej, znaczy warstwa najbiedniejsza skurczyła się o 40 milionów, a inne 40 milionów zasiliło szeregi klasy średniej. Jednym słowem, kraj yy, yy, Brazylia Korzystała z tej pomyślnej koniunktury międzynarodowej, a ona eksportuje zarówno ropę, jak i różne rudy metali, jak, 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 jak i zboża. Korzystając z tej dobrej koniunktury, rząd przeznaczył zyski z, z tej koniunktury na bardzo ciekawe polityki społeczne, które pozwoliły na to, żeby wzmocniła się klasa średnia w tym kraju. Natomiast Brazylia przez cały ten czas pozostała gospodarką wyjątkowo zamkniętą. Z, zamkniętą jak spojrzymy na to, jaką część jej, jej PKB stanowi import albo. Eksport, to się okaże, to jest jeden z najtrudniejszych rynków dla, dla zagranicznych firm albo zagranicznych inwestorów, a jednocześnie, nawet mając, mając na uwadze to, że to jest olbrzymia gospodarka, należałoby ją porównywać z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, z Indiami, to jednak na tle tych, tych gospodarek to jest to cały czas gospodarka wyjątkowo zamknięta. Ten import i eksport, jako część PKB, jest, jest, jest wyjątkowo niski. No i to, że Zaczynały się wyczerpywać z źródła wzrostu gospodarczego w tym kraju, także w związku z tą pogarszającą się koniunkturą międzynarodową, a jednocześnie za sprawą tego, że z, wykształciła się ta silniejsza klasa średnia, zostały obudzone społeczne aspiracje, to w, w ubiegłym roku, czy też w, po prostu w ostatnich latach, y, doprowadziło do, do takiego y, zderzenia tych rosnących aspiracji z coraz mniejszymi zdolnościami Brazylii do, te, do tego, żeby tym y, aspiracjom sprostać. Stąd niepokoje na ulicach? Stąd nie, niepokoje. W ubiegłym roku je y, obserwowaliśmy, zarówno przed Mundialem, jak i. Później w... w... W, w przygotowaniu do wyborów prezydenckich. Niesamowite jest to, jak podwyżka cen biletów komunikacji może wywołać no, niezadowolenie społeczne. To jest, może nie wywołać. Ulicy. To była kropla, która przelała uh -huh. czary uh -huh. goryczy, ale, uh -huh. ale ta czara została wcześniej napełniona innymi kroplami. Y jednym słowem, doszło do wyborów prezydenckich i to były wy wybory, wydawało się, właśnie pomiędzy tą opcją bardziej wolnorynkową, a tą opcją prospołeczną. To znaczy nikt nie kwestionował tego, że te różne polityki społeczne, a tutaj chodzi na przykład o różne stypendia dla biednych rodzin, które y, otrzymują co, co miesiąc pewne wynagrodzenie, a w zamian posyłają swoje dzieci do y, szkoły i zobowiązują się do tego, że te dzieci poślą na odpowiednie szczepionki. To jest y, tak zwana bolsa familia, na tym, y, na tym polega. To, to że te, te polityki powinny zostać utrzymane, nie, nie, nie budzi żadnych y, kontrowersji. Natomiast y, kontrowersja na tej scenie politycznej przed wyborami prezydenckimi dotyczyła tego, czy kraj powinien się bardziej otworzyć gospodarczo, na świat, czy też pozostać gospodarką silnie zamkniętą? A jeżeli tak, to skąd miałby wziąć pieniądze na, na, na te różne ambitne programy społeczne? Wydawało się, że jest alternatywa: albo bardziej konserwatywna, w sensie, w sensie otwarcia gospodarczego, polityka, albo bardziej taka lewicowa. I, i tak też przedstawiali się konkurenci w tej, w tej batalii. Natomiast wygrała znowu Dilma Rousseff, czyli Czyli następczyni Lula da Silva, która wcześniej już poprzednią kadencję rządziła. Niektórzy obawiali się, że to będzie oznaczało, że Brazylia będzie szła tym samym kursem i w związku z tym sytuacja tam pod względem gospodarczym będzie się stawała coraz bardziej nieciekawa. Natomiast teraz, już w, w kilka tygodni po, po tym, jak został zaprzysiężony nowy rząd, to widać, że jednak te środowiska gospodarcze wymogły na, na Dzielmieru, żeby za tej swojej drugiej kadencji obrała bardziej liberalny kurs. Czyli jest to rejon świata, w którym takie przemiany są możliwe. Właściwie powinniśmy czerpać, czerpać inspirację chyba z, z tego typu przykładów, no, chociażby jak pani prezydent Brazylii, o której wspomniałeś przed momentem. Ja zdecydowanie patrzę na Amerykę Łacińską jako inspirujący region. Dla mnie to jest zawsze nowy świat. To znaczy, to był nowy świat wtedy, kiedy został odkryty 500 lat temu, ale to był też nowy świat przez kolejne, kolejne wieki. Nie wiem, czy. Wiesz, ale w XIX wieku, wtedy, kiedy w Europie powstawały różne idee socjalizmu utopijnego, na przykład furierowskie falanstery, albo inne takie różne pomysły, jak mogłoby wyglądać społeczeństwo idealne, to o ile w Europie nad nimi myślano, to Ameryka Łacińska była jednym z tych regionów, w których próbowano je wprowadzać w życie. Na południu y, Brazylii y, istnieją takie miejsca, kto, tam już nie ma tych y, utopijnych wiosek, ale, ale są miejsca, które można, w, można odwiedzić, gdzie rzeczywiście próbowano tych eksperymentów z y, socjalizmem y, utopijnym. Och, nawet chyba film Misja z Robertem Danielą pokazywał coś takiego, o czym mi się wydaje. No to trochę inne pokolenie, ale rzeczywiście jezuici, którzy, którzy właśnie też tego rodzaju wioski, włączające Indian, w Paragwaju, tam na granicy Paragwaju, Argentyny i Brazylii, to rzeczywiście był, był taki, to była, to były takie społeczności utopijne. I ta Ameryka Łacińska cały czas się pojawia jako, jako, jako taki teren eksploracji różnych fantazyjnych idei, które rodzą się jednak w głowie nie tylko tych z Ameryki Łacińskiej, ale także, także w naszej głowie. To, że tam bracia Castro, od których zaczęliśmy tę rozmowę też zaprowadzili reżim komunistyczny, to też jest troszeczkę taka realizacja pewnego europejskiego marzenia na gruncie latynoskim. Moim gościem był Paweł Zerka, Demos Europa, także autor bloga Noty z Bogoty. Dziękuję za przyjście do studia. Bardzo dziękuję. Paweł Oksanowicz, dziękuję i do usłyszenia w kolejnym wydaniu programu Bizon Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Muze FM w sobotni poranek.